I jak wiecie, aby zapamiętywać cyfry, a może nie wiecie, a dzisiaj się dowiecie, zazwyczaj wykorzystuje się główny system pamięciowy. I to jest taki system powszechnie uznawany za najlepszy, najbardziej popularny, najbardziej użyteczny. Niemniej jest to system, który został dostosowany moim zdaniem bardziej pod język angielski. A mamy przecież język polski i możemy tutaj trochę pomanewrować. Ja właśnie taki system stworzyłem i chciałbym dzisiaj o nim opowiedzieć. Dobra pamięć. Główny system pamięciowy tutaj z Art of Memory jako ściągawka, no mniej więcej przedstawia się tak, że kodujemy sobie cyfry na litery w taki sposób, że na przykład 0 to jest S, Z albo C. I tutaj wyjaśnienie odpowiednio, tak, dlaczego w ten sposób została ułożona mnemotechnika. Ale na przykład jedynka, dlaczego jedynka to jest T albo D? Um, ponieważ tutaj, zdaniem twórców, zdaniem twórcy tego systemu, jedynka ma jakby taką jedną kreskę na przykład, tak? I T i D też mają jedną taką pionową kreskę, więc w ten sposób im się to kojarzy. Dwójka na przykład ma dwie. Kreski, e, jako N, bo N ma dwie kreski, prawda? I w, e, analogicznie M ma trzy kreski, takie pionowe, więc MK jest jako trójka tutaj w ten sposób, nie? Przestawiona. I moim zdaniem, e, ludzie mają generalnie czasami problem, żeby to zapamiętać. Ja to zauważam. Ja sam jakby nie potrafiłem się przekonać do głównego systemu pamięciowego na tej podstawie, właśnie, że tu jest taki miszmasz, takie wymysły. Um, ale wiem, z czego to wynika. Zobaczcie. Gdybym ja sam od zera wymyślał system pamięciowy, żeby zapamiętać cyfry, no to myślałbym sobie tak, no to najprościej chyba zakodować litery po pierwszej literze danej cyfr, cyfry. Czyli 0 to Z, 1 to J, 2 to D. Ale u nich jest taki problem, zobaczcie. Jedynka u nich to jest 1, na przykład, nie? Czyli to jest O, samogłoska, trochę niewdzięczna, nie? Dwójka to jest na przykład tu jako T. I trójka też jest free jako t, więc mieliby dwie litery t. Czórka jest 4, piątka jest 5, dwie litery f, szóstka jest 6, siódemka jest 7, więc dwie litery s. I tutaj mają ten problem. To z tego co ja widzę. Ja to tak wnioskuję. Może się mylę, ale jak sobie tak analizuję na własną rękę, to wydaje mi się, że to jest głównym problemem. Wobec czego ja uznałem, że kurczę, po co tak bardzo się nad tym zastanawiać. I ten główny system pamięciowy wprowadzać jeden do jednego. Ja bym go trochę jednak przerobił. No i przerobiłem go i sprawdziłem w działaniu. Okazał się całkiem użyteczny. Mianowicie, moi drodzy, ja wziąłem nasze polskie. Cyfry. Nie jako 0, 1, 2, 3, 4, tylko jako 0, 1, 2, 3, 4. I uznałem, że wdrożę tutaj ten pierwotny system, o którym mówiłem, czyli na podstawie pierwszych liter. 0 to z, 2 to d, 3 to t, 4 to c. Dlaczego? Bo 1, bo 2, bo 3, bo 4, tak? Czyli pierwsze literki. No i oczywiście odpowiednio do tego też takie głoski jak dz, dż, dz, czy, ci. Ż, Z i tak dalej, nie? Uważam, że to jest sensowne. Uważam, że to jest łatwe do zapamiętania. Wystarczy trochę praktyki i to już wchodzi w krew. Widzę z doświadczenia swojego i, i nie tylko swojego. Hmm, oczywiście, nie da się tego zrobić do każdej cyfry, prawda? A dlaczego? E, bo zauważymy, że na przykład dwójka jako D, mamy jeszcze dziewiątkę jako D, no bo dziewięć też jest na literkę D, prawda? I co wtedy zrobić? Mianowicie, gdy mamy taką sytuację no i siódemka też jest tak jak 6, prawda? Tutaj jest S i tutaj jest S. Gdy mamy taką sytuację, to ja zamieniłem tę zasadę pierwszych liter na kształt. Czyli siódemka to K, bo jak sobie odwrócimy siódemkę, to wychodzi nam taka jakby połówka literki K i to jest bardzo łatwe do zapamiętania. Jeżeli chodzi o ósemkę to B, bo kształtem przypomina właśnie literę B, a nie, nie robiłem z ósemki tej metody pierwszych liter, dlatego że na O trochę to jest niewdzięczna litera, po prostu. Nie jest łatwo znaleźć słowa, które by od razu nam mówiły, że to jest tutaj zakładowana ta cyfra i wolę operować na spółgłoskach. Zdecydowanie, raczej każdy system stara się, um, stara się tutaj proponować. Spółgłoski są lepsze, bardziej praktyczne. No i dziewiątka, zobaczcie. Małe G wygląda jak 9, więc G9 dla mnie to jest oczywiste, że kształtem to przypomina. Innymi słowy, zobaczcie. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Od 0 do 6 wszystko jest zakodowane poprzez pierwszą literę. Od 7 do 9 kształtem. Czy to jest trudne do zapamiętania? Moim zdaniem nie. I praktyka pokazuje, że... W moim odczuciu jest to trochę prostsze niż główny system pamięciowy. I pokażę Wam teraz przykłady od takich małych liczb do większych liczb. Na przykład grzmot może być. 93 zapisane w formie wyrazu grzmot, i budujemy sobie skojarzenie do grzmotu. Na przykład Sztorm z X-menu wrzuca grzmotami, nie? albo Zeus z jakimiś grzmotami rzuca. I to jest 93 wtedy zakodowana liczba w takim obrazie. No bo G i T wyodrębniają nam z tego słowa 9 i 3. Słowo babcia może być alternatywą dla zapisu 884, no bo BB to jest 88 i 4 to jest oczywiście jako C, czyli babcia. Możemy sobie znowu tutaj skonkretyzować yy, i wyobrazić sobie jakąś konkretną babcię na przykład ja sobie wyobrażam moją babcię, gdybym miał jakieś skojarzenie do tych trzech cyfr. Babcia. Yy, oczywiście 8 to jest kształtem B, a czwóreczka jest dlatego, że pierwsza litera to jest C. Katapulta jako 7353. Bo K kształtem jak 7, T literką 3, P Literką 5 i tutaj znowu mamy T jako 3, tak jak w poprzednim przypadku. L jest literą, która nie mówi nam o żadnej cyfrze, więc ją po prostu pomijamy. I w chwili, gdy odtwarzam sobie z pałacu pamięci załóżmy katapultę, to myślę sobie tylko o K, T, M, P i T, czyli 7, 3, 5, 3 na tej zasadzie, no nie? I katapulta nam odtwarza. Gdybym robił z tego jakieś skojarzenie w pałacu pamięci, dodałbym do tego jakiś konkret, że na przykład jakieś postacie z kreskówki używają katapulty, żeby gdzieś się przetransferować. Nie? Bo to oczywiście trzeba umiejętnie zaadoptować do naszego materiału. Znowu trochę większa liczba. Szympan z to już trochę poleciałem bardziej wyobraźnią. Gdybym chciał zapamiętać taki kod, jak 65612, no to myślę sobie tak. S jak 6, M jest nie zaangażowane w nasz system kodowy, P jak 5, S jak 6 znowu, tak, J jak 1 i D jak 2 w tym wypadku. LN nie jest systemem kodowym, więc tutaj pomijamy na tej zasadzie, nie? żeby taką przyjąć stałą zasadę, żebyśmy tego nie brali pod uwagę. I już taka na maksa hardkorowa liczba. Janusz żongluje piłeczkami na dżdżownicy, <noise> trochę też poleciałem, żeby wam, żeby wam pokazać, jak, jak bardzo tutaj można eksperymentować. I jak duże liczby tak naprawdę można kodować dzięki tego typu systemowi. Wyobrażałbym sobie na przykład, załóżmy, że muszę zapamiętać tę liczbę, nie? więc wyobrażam sobie, że na przykład Janusz Korwin-Mikke żongluje piłeczkami tenisowymi na dużej, takiej przerośniętej dżdżownicy. I teraz myślę sobie tak, Janusz, czyli 1-6, żongluje, czyli 0-9-1 piłeczkami, czyli 5, 4, 7... Tak I czydownicy, czyli 2, 2 i na końcu będzie C, więc 4. I w taki sposób możemy naprawdę zapamiętywać dosyć spora ilość cyfr, nawet takie przerośnięte liczby. Myślę, że bardzo użyteczna rzecz. Moim zdaniem ten system działa. Ja też miałem przyjemność testować go z osobą, która uczy się prawa. Na przykładzie artykułów prawnych, tak? I, i powiem Wam, że, że można to zaadoptować w przestrzeń prawną. Jak najbardziej jest to użyteczne. Oczywiście trzeba mieć do tego odpowiedni kod. Ja na przykład bardzo lubię eksperymentować z metodą PAO, czyli Person Action Object, gdzie wymyślam sobie osobną liczbę, jakby osobne, jakby mam, załóżmy, trzy cyfry, w artykule prawnym do zapamiętania, albo trzy liczby bardziej, i do każdej z osobnych wymyślam osobny obraz tym systemem kodowym, który wam pokazałem, i jakąś interakcję między tymi obrazami. Więc nawet w jednym skojarzeniu mogę zawrzeć całość tego artykułu prawnego, jeśli chodzi o jego liczby. No, naprawdę bardzo praktyczna rzecz, niesamowicie oszczędza czas. I może również oszczędzić Wam przestrzeń w pałacu pamięci, jeżeli z niego korzystacie. Również do dat, też można fajny system wymyślić i też wdrożyć tutaj odpowiednio te, to kodowanie literowo-cyfrowe. I również do jakichś kodów, czy to kody PIN, czy to jakieś kody bankowe, wszelakiej maści kody. Tutaj akurat pokazałem takie trzy regiony. Takie trzy obszary, gdzie faktycznie pracowałem nad tym, żeby ten system sobie sprawdzić, ale równie dobrze możecie to zaadoptować do liczby pi, do jakichś takich cyfr po przecinku, do tak naprawdę wszystkiego, co wykorzystuje cyfry, a nawet większą ilość informacji, bo mogą to być cyfry i inne dane, i tak ten system powinien się w miarę sprawdzić. Także to jest taka moja osobista przeróbka, wariacja w kontekście głównego systemu pamięciowego. Uznałem, że warto dostosować go do polskich realiów. Um, mnie się sprawdza, wiem, że sprawdza się przynajmniej jeszcze jednej osobie, z którą do tej pory udało mi się ten system gdzieś tam wdrożyć. Um, do tej pory raczej wykorzystywałem główny system pamięciowy albo w locie zapamiętywałem cyfry łącząc je z Person Action Object, ale wydaje mi się, że na dłuższą metę będę używał tego systemu. Dajcie znać, co myślicie. Czy wy również chcecie spróbować um, tego kodowania? Czy macie swoje patenty? U mnie się sprawdza. Wierzę, że również u was może się to sprawdzić. I to macie i Dobra pamięć. Zostawiajcie sobie łapki, komentarze i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa. Dobra pamięć.